Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Teraz nawet ja się zagmatwałem, powiedział Adrian, zanim zwrócił się do Sandu. Co tu się dzieje i kim ty do cholery jesteś? Ta to dobre pytanie. Dodałem, również patrząc w jego kierunku, no co ty, bracie. Znałem tego faceta od lat. Mimo to nie mogłem ani trochę zrozumieć, co on tu planuje. Sandu potrzebował chwili na odpowiedź, a nawet wtedy była ona mniej niż satysfakcjonująca. To skomplikowane, odezwał się w końcu. Swoją drogą nie omija was przedstawienie. Nie zamierzałem zmuszać faceta do mówienia. Przez lata nauczyłem się, że robienie tego prowadzi jedynie do nieszczerych odpowiedzi. Poza tym, miał rację. Jack już pędził w stronę Wu. No dawaj, Wu! Pokaż mi swoje kung fu. Zatłukę cię starym, dobrym amerykańskim boksem. On naprawdę myśli, że Amerykanie wymyślili boks, co? mruknął Adrian. Zamiast tego, Łu zdecydował się na odstrzelenie go swoim ręcznym shotgunem. Jack został wysłany w stronę belki montażowej, niszcząc ją przy okazji. Choć nie odniósł żadnych widocznych obrażeń, to pojawiły się teraz dziury w jego pancerzu na fladze amerykańskiej, widniejącej na klatce piersiowej. To na pewno go zdenerwowało. O, spieprzyłeś kolego! oznajmił z drwiącym uśmieszkiem na twarzy. Po raz pierwszy w życiu łu postanowił się odezwać. A myślałeś, że co się stanie? W jednej chwili ruszyli na siebie. Biorąc pod uwagę ich siłę i szybkość, ich ruchy były mało czytelne, ale jeśli miałbym przybliżyć wymianę ciosów, to wyglądało to mniej więcej tak. Jack ląduje sierpowym w hełm Wu, lekko go uszkadzając. Wu próbuje dźgnąć Jacka dużym ostrzem, pęka na jego ramieniu. Jack naciska do przodu, wymierzając serię ciosów w głowę Wu. Większość z nich zostaje zablokowana. Wu kontruje kopnięciem w żebra. Jacka boli. Wu używa swoich railgunowych oczu, wypalając bok policzka Jacka. I wtedy... Następuje otwarcie gali. U wykonuje brutalną kombinację kastetami nabijanymi stalą. U wpycha granat w twarz Jeka. U uderza kolczastym kijem w żebra Dżeka. U uderza łopatką w ramię Jeka. U odłamuje jeden z palców Dżeka. U uderza go głową. Łu podnosi i wykonuje mocny przerzut, niszcząc chodnik, na którym stoją i powodując ich upadek na niższe piętro. A potem Łu zaczyna dusić Jeka. Ma przewagę dzięki swoim broniom powiedziałem. Nie ma mowy, żeby Jack zmienił sytuację. Adrian zadrwił. USA nie nadarmo wpakowało miliardy w tego gościa. Ma kilka sztuczek w rękawie o rany i miał. Jack szalał, próbując wyrwać się z żelaznego uścisku Wu. Pierdol się! Krzyknął, zanim jego prawa pięść zaczęła świecić na czerwono. Puścił nadgarstki Ł, wbijając mu knykcie prosto w gardło. Pierwsze znaczące uderzenie... Mogłem zobaczyć, jak zbroja Wu pęka, gdy został wystrzelony do tyłu, zmuszony do zwolnienia uścisku. Wciąż podekscytowany walką, Jack podniósł się. Jego pięść tliła się jak grom. W tym samym czasie Łsam sam zaczął łapać powietrze. Jak to? powiedział, trzymając pięść w górze i szczerząc się, jak człowiek zupełnie niezrównoważony. Nagle jego lewa pięść również zaczęła świecić, z tą różnicą, że była niebieska. Zaraz zrobi się kurwa ostro, powiedział Jack. Styl amerykański jest nie do pojęcia. To, co nastąpiło, to wymiana smug. Słyszałem wybuchowe uderzenia brzęczącego metalu. Biały dym i migoczące iskry przeplatały się z błyskami czerwieni i błękitu z pięści Jacka. Dwa osobniki u szczytu potęgi uderzały w siebie wszystkim, co miały. Po około minucie gorączkowej, ale niezrozumiałej walki obaj mężczyźni odnieśli znaczne obrażenia. Kombinezon Wu był pokryty pęknięciami i wgnieceniami, a jego prawe przedramię i lewe udo były odsłonięte. Przez jego pęknięty hełm wyciekała również krew. Z drugiej strony... Prawie żaden centymetr ciała rzeka nie pozostał nietknięty. Był cały pocięty i spuchnięty, z jednym wydłubanym okiem i prawym ramieniem startym do kości. Wpatrywali się w siebie podczas kilku sekund regeneracji, a potem znów rzucili się sobie do gardeł. Łu próbował trafić Jacka w twarz swoim działkiem na dłoni, ale Amerykanin zdołał się uchylić przed strzałem, rzucając się z obiema pięściami na klatkę piersiową Łu, powodując całkowite roztrzaskanie jego kombinezonu w tym właśnie miejscu. Jego narządy wewnętrzne były teraz odsłonięte. Jack wiedział, jaką okazję właśnie stworzył, na co wskazywał nikczemny grymas na jego twarzy. W przeciągu milisekund. Jack cofnął jedną ze swoich pięści i uderzył mu bezpośrednio. Bez chroniącej go zbroi, ten cios musiał upłynnić jego wnętrzności. W każdym razie, to właśnie wywnioskowałem z jego reakcji. W jednej chwili zwinął się z bólu, po czym został przerzucony przez barierki na jeszcze niższe piętro. Gdy w cierpieniu trzymał się za boki na ziemi... Jack zeskoczył w dół i uderzył w jego hełm, ostatecznie go rozbijając. Dokonał czegoś, z czym nawet najbardziej wyrafinowana broń miałaby problem. Łół w desperackim ruchu wyciągnął swoją strzelbę i zaczął strzelać w górę, zmuszając Jacka do odwrotu. Czując ból, który musiał przekroczyć granicę nie do wytrzymania, podniósł się, odsłaniając w końcu przez rozbity hełm swój pocięty na kawałki wizerunek. Jesteś zwykłym człowiekiem pod tym kombinezonem, he? Powiedział Jack, dysząc. Jakie to komiczne. Ty też byłeś przed eksperymentem. Powiedział Wu. Jack zadrwił. Tak właśnie myślisz, że jestem taki sam jak ty. Zwykły kurwa facet. Tak, odpowiedział Wu. Nie urodziliśmy się wyjątkowi Jack potrząsnął głową Co to ma za znaczenie? Słuchaj, przyznam ci jedno jesteś silny do diabła nawet dałeś mi trochę popalić ale twoje stanowisko to jakaś jebana bzdura Ł miał problem z odpowiedzią na to Jasne nie urodziliśmy się wyjątkowi kontynuował Jack. Ale zmieniliśmy się, wdrapaliśmy się na szczyt, przerwał na chwilę. Nie, <laughs> nie jesteś tak naprawdę zwykłym facetem pod tym wdziankiem. I ja nie byłem tylko kolejnym frajerem pośród ludzi przed tym eksperymentem. Oni po prostu nie wybierają żadnego przypadkowego głupka, wiesz? To są rzeczy, które sami osiągnęliśmy. Rzeczy, których nikt inny nie mógł zrobić. Dlaczego tego kurwa nie rozumiesz? Nastąpiła kolejna pauza. Cisza została przerwana, gdy Łu sięgnął za ramię, wyciągając strasznie duży czerwono-pomarańczowy miecz. Ostrze osobliwości Jack Barnes zaczął. Na pozór wydajesz się mało inteligentny. Ale przed chwilą prawie powiedziałeś coś głębokiego. Jack uśmiechnął się na pseudokomplement. Również jesteś silny, kontynuował Łu. Okażę ci mój szacunek, rozcinając cię moją ostateczną bronią. Jestem poruszony, odpowiedział Jack. Chyba będę musiał okazać ci tę samą uprzejmość. Zamknął na chwilę oko, po czym otworzył je z powrotem, odsłaniając nic oprócz bieli pod powiekami. Czerwień i błękit promieniujące z jego pięści zaczęły rozciągać się aż do przedramion, zanim szybko ogarnęły każdą stronę jego ciała w całości. Powinieneś być zaszczycony. Zamierzam zmiażdżyć cię całą siłą mojego amerykańskiego ducha. Dwóch Niesamowicie silnych mężczyzn, obaj teraz u szczytu swojej potęgi, stali naprzeciwko siebie, w pełni świadomi swoich możliwości. Wkrótce miało dojść do wstrząsającego ziemią starcia. Łu ruszył pierwszy, wymachując ostrzem i wypuszczając z jego czubka mroczną wężową istotę. Pędziła do przodu z ogromną prędkością, zaczepiając pazury na ramionach Jacka i usiłując odgryźć mu głowę. Jack odpowiedział wwiercając się pięścią w gardło stwora. Stwór ugryzł, przebijając jego ramię, ale przy okazji łamiąc własne zęby. Jack i stwór walczyli brutalnie i nieustępliwie. Przy czym ten drugi wydawał się rosnąć w miarę trwania walki. Jednak. Sam Wu stał w miejscu. Co on robi? Dlaczego nie rusza na niego? Pomyślałem na głos. Nie może. Odpowiedział Adrian. Przyjrzyj się mu dokładnie. Minęła chwila, ale zrozumiałem. Cios, który Łu otrzymał w klatkę piersiową, w zasadzie uniemożliwił mu funkcjonowanie. Właściwie w tym momencie miał trudności nawet ze wstaniem. Polegał na istocie osobliwości, która miała załatwić sprawę. Po kilku minutach bestia urosła do niebotycznych rozmiarów, przypominając jakiegoś kolosalnego, upiornego smoka. Po raz kolejny ugryzła w ramię Jacka, tym razem odrywając je doszczętnie. Jack wrzasnął w podsycanym wysiłkiem bólu. W odpowiedzi, wyłupując jedno z oczu Smoka. Smok ryknął z bólu i zawirował do tyłu, całkowicie unicestwiając swoje otoczenie. Zlikwidował nawet kilka kamer. Jack skorzystał z okazji, by dopaść rozszalałą bestię, wskakując na jej głowę i uderzając w nią. Pomimo utraty połowy pyska, Smok nadal zdołał rzucić nim o ścianę. Fala krwi buchnęła z ust Jacka zanim jego wargi wygięły się z powrotem w sadystyczny, nieubłagany grymas. Wybił stworowi pozostałe oczy, po czym wszedł na niego i resztę głowy zamienił w upiorną papkę, używając tylko swojej jedynej pięści. Właśnie tak bitwa się skończyła. Gdy smok zginął, ostrze roztrzaskało się. Jack zeskoczył w dół z powrotem przed łu. Nawpół na nawpół na jęcząc, kuś tykał w jego stronę. Straciłem rękę. Straciłem oko. Wystawiłeś mnie na ciężką próbę, co? Wyraz łu był przez moment kamienny. Ale w końcu przekształcił się w uśmieszek. Nie kryła się za nim żadna złośliwość. Po prostu docenił niekończącego się ducha walki, którego Jack wystawił na pokaz. Cóż, wygląda na to, że mój los został przypieczętowany powiedział. Jack odwzajemnił uśmiech, oddychając ciężko przez zęby. Muszę przyznać, że nie byłeś popychadłem. Ale w końcu... <ścoughs> Ameryka zawsze wygrywa. Wykończył Wu szybkim uderzeniem w głowę. Gdy mechaniczne zagrożenie zniknęło, ciało Jacka przestało świecić, a on sam zaczął się oddalać. Jego ruchy niepewne i chwiejne. W każdym razie nie uszedł zbyt daleko. Upadł jakieś dziesięć kroków od łu. To było... fajne. Mruknął, powoli odpływając w ciemność. Nawet przy śmierci jego grymas nie osłabł. Kurwa mać, powiedział Adrian. Czy obydwaj musieli zginąć? Ach, cóż, zobaczmy, czy któryś z tych pozostałych dziwaków wyjdzie z tego żywy. Byłem tak zaangażowany... Że prawie zapomniałem o innej toczącej się walce. Odwróciłem głowę, patrząc, jak Kętaj bez wysiłku dusi senchu. Zabiłem twojego mistrza trzema uderzeniami, a ty jesteś od niego jeszcze słabszy. Twój wysiłek to bezczelność. Ja, <grym> kurwa, zabiję! Kętaj uderzył w bok szczęki senchu i przygniótł szyją do ziemi, przerywając jego zdanie. Chyba nigdy nie dowiemy się, co chciał powiedzieć. Prawdziwa zagadka. Ale, pomimo przytłaczającej różnicy sił, Senchu wciąż prół się do niego od nowa, tylko po to, by za każdym razem dostać w pierdol. Kurwa! krzyknął we frustracji po przyjęciu kolejnego ciosu w klatkę piersiową. Przestań unikać sprawiedliwości powiedział Kętaj. Twój czas się skończył, ale wtedy na scenie pojawiła się niespodziewana postać. Hugo wbiegł w kadr, kierując swój własny szereg ciosów na Kentaja. Ten jednak zareagował na nie w taki sam sposób, w jaki zwykły człowiek zareagowałby na ukąszenie komara. Hugo został następnie powalony do tyłu, bez większego wyraźnego wysiłku ze strony Kentaja. Jego blizny świeciły się jak słońce, gdy podnosił się z powrotem, a jego oczy były przeszyte wściekłością. Dlaczego jest taki wściekły? Pomyślałem sobie. KL przybył chwilę później, wrzeszcząc na Hugo. Co ty do cholery robisz? Wiem, że jesteś stuknięty, ale co jest kurwa? krzyczał. To on zabił mojego mentora powiedział Hugo. Jego głos drżał. Ostatni dobry człowiek na tej ziemi, zniszczony przez to samo zło, któremu próbował pomóc. Ale on był głupi. Może być tylko jedna odpowiedź na grzech w tym świecie. Ten niebany dupek zabił również mojego mistrza! Powiedział Senhu zwracając się do Hugo. Pogrzebiemy go! Hugo westchnął. Wyraźnie nie będąc zachwyconym swoim nowym sojusznikiem. Człowieku, powiedział Kael, wpatrując się w Kentaja. To już nie jest zabawne. Cała trójka spróbowała zaatakować jednocześnie, bez powodzenia. Kentaj odparł każdy cios, po czym uderzył każdego z nich w błyskawicznym tempie. Chwycił Kaela za szyję, po czym rzucił nim w senchu, wysyłając ich obu. W kierunku ściany. Cholera! Kael krzyknął, gdy z trudem próbował wstać. Jo, kapłan, na jakim poziomie rozszczepienia jesteś? Hugo wydyszał 99%. Cholera! mruknął Kael, spoglądając w górę na groźnie zbliżającego się Kentaja. Czyli mamy przejebane? Niekoniecznie. Jestem około 10 razy silniejszy na 100% niż jestem na 99%. Nie jestem pewien, czy matematyka się tu sprawdzi, powiedział Hugo, przed przyjęciem kolejnego uderzenia w brzuch. Bez znaczenia. Jeden z największych łotrów stoi przed nami. Każdy środek musi być podjęty. Będziesz kurwa martwy, wypowiedział KL. Będąc trzymanym na baczność przez kolejne ciosy Kentaja, oczy Hugo migotały głęboką czerwienią, prawie jakby stał za nimi dosłowny ogień. Umrzemy tak czy inaczej. Kentaj odwrócił się od Kael'a i zwrócił się do Hugo. Zmrużył oczy. Teraz cię pamiętam. Hugo rzucił sierpowym tak mocnym, że zdawał się rozszczepiać cząsteczki powietrza na swojej drodze. Mimo, że udało mu się go zablokować, Kentai i tak został wysadzony do tyłu. Zatrzymując się, podniósł rękę, która została mocno zmiażdżona przez cios. Szydził z Hugo. Jego oczy stawały się z każdą upływającą sekundą coraz bardziej przerażające. Zło. Musi zostać wyeliminowane. Nie masz prawa podejmować takiej decyzji, odpowiedział Hugo. Rzucili się na siebie, wymieniali się ciosami, a Hugo powoli, lecz nieubłaganie, przeważał nad Kentajem. Kael mógł tylko patrzeć z podziwem. Senchu z drugiej strony: Yeah, skop mu dupę! Jednak, im więcej obrażeń przyjmował Kentaj, tym bardziej stawał się dziki. Hugo wymierzył podwójny cios w jego szczękę i skroń spuszczając mu z głowy krew, po czym zakończył kombinację, wwiercając się kolanem w jego wątrobę, prawie powodując upadek Kentaja na ziemię. Dlaczego go zabiłeś? Hugo pluł na Kentaja w przerwach między uderzeniami. On był ostatnią szansą na zbawienie! Jaką miał ten obrzydliwy świat! Posiniaczony, zakrwawiony i poobijany, Kentaj upadł na jedno kolano. Hugo przystąpił do kończącego ciosu. Albo tego, co wydawało mi się, że będzie kończącym ciosem. Kętaj zdołał złapać uderzenie, zaskakując wszystkich obserwujących. Jego żyły na czole wybrzuszyły się, gdy spojrzał na Hugo. Jego twarz wykrzywiła się w niewyobrażalnym wyrazie obłąkanego gniewu. Zabiłem go! Bo stanął na drodze sprawiedliwości. W ułamku sekundy Hugo został powalony do tyłu, mając całkowicie zapadniętą klatkę piersiową. Co? Wykrztusił, gdy się pochylił, próbując wciągnąć powietrze do płuc. On jest silniejszy. Bądź ostrożny. Kętaj podniósł go. I przerzucił trzaskając o barierkę, zanim zdążył wydusić z siebie zdanie. Nigdy nie skrzywiłem się tak mocno, jak podczas oglądania, jak jego kręgosłup zostaje wygięty w najgorszy możliwy kształt. Hugo! krzyknął Kael szarżując na Kentaya. Dzielny, ale bezowocny wysiłek. Najpierw podniesiony, po czym brutalnie trzaskany o ściany i podłogę. Kentaj zakończył bezlitosny pokaz, wbijając go plecami w ścianę. KL zgniótł się jak naleśnik, z każdą kością w ciele praktycznie złamaną. Regeneracja po tym wszystkim będzie dużym problemem. Kurwa! wypluł, nie mogąc wykonać żadnego ruchu. Nagle senchu wrócił do gry. Ciężko ranny i wyglądający na znacznie mniej pewnego siebie niż wcześniej. Nie możemy pozwolić mu wygrać, powiedział Sandu. Jego wyraz twarzy był połączeniem przerażenia i stanowczości. O, nie pilnujesz już dzieciaka, co za niespodzianka, powiedział Adrian. Potrząsnąłem głową. To znaczy, co do cholery mamy zrobić? Zamiast odpowiedzieć na moje pytanie, po prostu pomknął obok mnie, po czym gwałtownie wybiegł sprintem za drzwi. Co u diabła, człowieku! Zawołałem za nim. Na nic, już go nie było. Przez chwilę kręciłem się w miejscu. Z jednej strony naprawdę nie chciałem tam wychodzić, ale z drugiej on był moim przyjacielem. I tak samo jak chciałem odpowiedzi, chciałem też mieć pewność, że nie zrobi czegoś, czego będzie miał potem żałować. Po kilku chwilach frenetycznej kontemplacji stwierdziłem, że gonię za nim. Gdzie wy kurwa idziecie? Słyszałem, jak Adrian woła z za pleców. W tym momencie był on najmniejszym z moich zmartwień. Dreszcze przebiegły mi po kręgosłupie, gdy przemierzałem zakrwawione korytarze ozdobione zmasakrowanymi zwłokami moich byłych współpracowników. Był to widok, którego doświadczyłem już wcześniej w swoich koszmarach. Jestem pewien, że każdy strażnik doświadczył, ale zobaczenie tego w rzeczywistości było szokujące, delikatnie mówiąc. To był cholernie ciężki dzień, ale nieuchronny mrok w końcu zdawał się zbliżać.